Sztuczna inteligencja potrafi tworzyć filmy, ale na pierwszy rzut oka widać, że coś jest bardzo nie tak. Nie ma porównania z profesjonalnymi i przemyślanymi ujęciami filmowymi. Próby uchwycenia niuansów ludzkiej mimiki wymagają pracy artystów. Wspaniałe ujęcia z powietrza ukazujące piękne scenerie. Do tego jest potrzebny kosztowny sprzęt. Trzeba wybrać odpowiednią porę dnia przy odpowiedniej pogodzie. Wszystko trzeba zaplanować, zorganizować. Prawie cały ruch w kadrze jest zaplanowany. Trzeba zgrać akcję wszystkich statystów wokół. Próby uchwycenia zwierząt i ich zachowania. Odpowiedni moment i odpowiednia reakcja. Potrzebne są godziny przygotowań, żeby złapać kilka sekund użytecznego materiału. Tylko mistrzowie kamery potrafią złapać wyraźne odbicie w szybie jadącego pociągu. Miesiące pracy animatorów i specjalistów od efektów specjalnych, żeby stworzyć kilka sekund kolorowej animacji. Aż trudno uwierzyć, że wszystkie te bariery miałaby pokonać sztuczna inteligencja. A jeśli tak, to kiedy? Ile czasu potrzeba, żeby dokonać takiego przeskoku? Wczoraj, czyli 15 lutego 2024 roku, OpenAI zaprezentowała kolejne ze swoich osiągnięć, które nazywa się Sora. Możesz wejść na ich stronę, poczytać, zobaczyć, link w opisie filmu. Opierając się na dotychczasowych badaniach i osiągnięciach wielkiego modelu językowego ChatGPT oraz generującego obrazy DALL-E, przygotowali kolejne narzędzie. Od Willa Smitha jedzącego makaron minął niecały rok, czyli trochę ponad 300 dni postępu sztucznej inteligencji. Jeżeli planujesz karierę reżysera, to już możesz zaczynać. Jedyne, co musisz zrobić, to jasno wyrazić swoje życzenie. Resztą zajmą się komputery. Napisz w komentarzu, jaki film chcesz zobaczyć, który serial skończył się zbyt szybko. Może niebawem twoje życzenie się spełni. A gdy w świecie AI, czyli sztucznej inteligencji, pojawi się kolejna nowość, dam znać. Na tą chwilę to tyle. Cześć.